Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze The Binding of Isaac. A więc tak, podejście numer 3, odcinek numer 4. I tak, ostatnio udało się, jeśli się nie mylę, pokonać Isaaciem serducho, po czym wygrać challenge Computer Savvy, który, powiem wam szczerze, jak sam sobie jest przyjemny, tak to, co się z niego dostaje, jest moim zdaniem meh, i to mocno meh. A dobra, mniejsza z tym. Udało się też odblokować zahandlowanie z diabłem Azazela, więc dzisiaj gramy nim. Cel prosty, pokonać serducho, może boss rusha. I tak, Azazel, chyba każdy go zna, więc nie będę dużo mówił. Jedna taka główna różnica między nim a podstawowym Isaaciem jest to, że zamiast płakania ma takiego krótkodystansowego Brimstone'a, zaczyna z kartą The Fool oraz... no, Sruwa. Ja bym go nazwał szczerze tak przy okazji jeszcze Easy Mode'em. Bo tak, jako Azazel, jeśli gra ostrożnie, ciężko dostać obrażenia, więc tak, po prostu idealny dla mnie. Przy czym nie to, żebym nie dostawał, bo oczywiście jestem na tyle nieogarnięty, że dostaję i to prawie cały czas, ale no. O, dobra, dobra. Nie jestem pewien, czy mamy odblokowane pewne przedmioty związane z dostawaniem przedmiotów za bossa, więc tak, zanim pójdę na bossa, jednak wolę odwiedzić sklep. Nie sądzę, żebym miał to odblokowane, o czym myślałem. Wolę i tak mieć wszystko przygotowane na wszelki wielki, no i ewentualnie jakiegoś dobrego przedmiota z item rooma też przydałoby się odebrać wcześniej, jeśli byłaby okazja. Tylko ostrożnie, te szynki są bredne. Te ciałka też wcale nie lepsze. Okej, dobra, idealne miejsce. Bo tak, jak widać, nasz promień przenika przez skałki, w przeciwieństwie do większości ataków wrogich i swoją drogą. Nie, dobra, wydawało mi się, że to jest taki super ukryty kamyczek, ale chyba nie, więc tak. Zostawię to na wszelki wielki na inną okazję i... spłuczkę. Przedmiot, który automatycznie pokonuje wszelkich bossów kupy, natomiast zwykłych wrogów zamienia właśnie w stolec. Ciężko mi powiedzieć, żeby to było coś przydatnego, ale... może jeszcze kiedyś skorzystam i dobra, mamy też, jak to się nazywa, skróta, czyli możemy pominąć bossa, ale moja odpowiedź brzmi nope, nie mam zamiaru tego robić. No szkoda po prostu, no wiecie, przedmiota, w szczególności, że jesteśmy Azazelem. Takie coś to jest akurat easy, żeby pokonywać bossów, w szczególności tych na wcześniejszych piętrach. Gdybym mógł pominąć, dajmy na to, bossa sobie na, powiedzmy, żeby teraz nie powiedzieć, nie powiem jakieś głupoty. A powiedzmy, że gdybym chciał pominąć bossa na Cavesach 1, czy tam nawet już na Depsach czy Nekropolii, nie pamiętam, jaka nazwa jest podstawowa 1, okej, ale tutaj no, szkoda, naprawdę szkoda, więc tak. Bierzemy naszą spłuczkę bez żadnej karty, bo full over, żeby nie dostać obrażeń. I lecimy na walkę. Okej, pierwsze co się pozbądźmy tych mulliganów, bo tak się nazywali ci wrogowie. Żeby nie było nieprzyjemnej niespodzianki. I teraz tak. Musimy tylko nie dostać obrażeń od monstro, żeby zaliczyć piętro w 100% prawidłowo. Co akurat będzie bardzo łatwe, bo nie ukrywam. Podstawowy monstro jest chyba jednym z licznych bossów, na którym, jeśli nie postaram, żeby otrzymać obrażenia, to ich nie otrzymam. O, dobra. No tak, gram. Idealny przedmiocik, 7 obrażeń. Dobra. I tak. Można to pominąć, bo w sumie nie ma sensu. Od razu mówię jeszcze tak z góry. Na tym piętrze mamy 100% szans na dostanie handel z diabłem, bo nie mamy czerwonych serc, a tylko obrażenia otrzymane w czerwone serca powodują zmniejszenie szansy, więc tam dostaniemy go. Ale i tak nie skorzystam, bo prawda jest taka, że chciałbym pójść na handel z aniołem. Jako, że mamy już właśnie podstawowy powód handlowania. Okej, okay, Butterbean, czyli nowy odnok, super. Główny powód handlowania z diabołem, ogarnięty, czyli tak, mamy Azazela. To przyszłe handle mogą mieć sens, jeśli by doszukał czegoś, albo po prostu miał dużo życia od początku. Ale tak na dzień dobry, bezpieczniej jest iść na nią, a jako że jest to challenge, jeszcze, dopóki mam postaci, to będzie ten challenge. I najlepiej byłoby nie tracić tych postaci, to... no,
więc szczerze po prostu wolę iść z aniołem, który jest bezpieczniejszy. Owszem, jest tam więcej przedmiotów, które mogą nam dosłownie nic nie dać przez to, że gramy teraz z postacią, którą gramy. Tak, łatwo, przedmioty, które dajemy na to, dają tylko i wyłącznie latanie czy coś. Latanie mamy teraz gratis. Ale no. Wolę pójść po mniej użyteczne przedmioty, ale bezpieczniejsze niż po, dajmy na to, brimstone'a podwójnego, co od razu mówię. W przypadku Azazela przyspieszyłoby nam lucie i dał zasięg na cały pokój. Ale dajmy na to kosztem tego, żebym musiał chodzić potem na jednym serduszku. Albo w tym przypadku, na ten moment, nawet nie tyle na jednym serduszku, dobra, użyję tego, było tutaj tego dużo i prawdopodobnie bym dostał obrażenia już zaraz z zielonej muchy, bym tego nie zrobił. A więc tak, ja... Pójdziemy jeszcze po pokój skarbów, potem zobaczymy. I w sumie do sklepu mogę to już zajrzeć, ale to w drodze powrotnej. Co to chciałem, no więc tak, wolę po prostu bezpiecznie grać, mieć więcej serc. Jak mówię, można nawet dostać mniej użyteczne przedmioty, albo nie dostać. Bo tak, nie ma gwarantu, że dostaniemy pokój anielski po tym, jak odmówimy diabłowi po raz pierwszy. I 4 potrzeba było takie a la Soul Hearty. I dobra, dzięki temu mamy już Lazarusa. Tam Lazarusa, ja to mówię Lazarus, ale wiadomo co chodzi. I tak, Lil Dumpy. Powiem szczerze, nie jest to najlepszy przedmiocik czy najlepszy kompa, no ale... Czemu by nie? Wezmę go. Lil Dumpy ogólnie działa w taki piękny sposób, by sobie chodził. Czy sobie bardziej latał, tak podskakiwał w powietrzu, jak zwał, zwał. I tak, jeśli coś go dotknie, coś jest przeciwnikiem, to napierdzi na niego. Dobra, weźmiemy co? I z tego pomału będziemy już rzucać serduchami. O, dostaliśmy za to laka, fajnie. Laka, zawsze przydatna rzecz. I dobra, idziemy na bossa. Baby Flam. Ciężko będzie nie dostać obrażeń, znając mnie, ale spróbuję nie dostać. Powiem szczerze, jeśli... z nim, łamane na nią, bo nie jestem pewien, nie dostanę obrażeń przez 30 sekund, nie, dobra, przez 30 sekund nie dam rady nie zadawać obrażeń i otrzymałem. O Jezu, i to jeszcze tyle razy, w taki głupi sposób nie będzie w takim razie Basement Boya. Ja już myślałem, że uda się to zaliczyć właśnie przy użyciu Azazela, ale wracając. Zobaczymy, czy Lil Dumpy już zadał obrażenia, co stwierdziłem, że ma sens, ale tak. Gdybyśmy tego nie zrobili, to odblokowalibyśmy bardzo fajny przedmiot. O ile go już nie odblokowałem, szczerze nie jestem pewien. Dobra, fajnie, przynepokanie. I przy okazji, co byśmy zamienili spłuczkę na coś lepszego? No trudno, otrzymałem wrażenie w takie głupie sposoby. Wygląda na to, że w takim wypadku Basement Boya będę się zaliczyć kiedy indziej. Ale nie ma co się aż tak przejmować, kiedyś to się uda. Najważniejsze, że jeszcze żyjemy i... Tak, nie straciłem Azazela. W sumie, gdybym go stracił, to bym się załamał. Ja to nie żartuję, bo Azazel to jest... Chyba najłatwiejsza postać ze wszystkich. Oczywiście można się kłócić, ale ta, w podstawowej formie jako taką wydaje mi się, że dosłownie nie ma postaci łatwiejszej do ogarnięcia niż Azazel, jeśli chodzi o bezpieczeństwo grania. Owszem, lepszą postacią może być Isaac po odblokowaniu mu do szóstki. Ale naprawdę w formie wyjściowej wydaje mi się, że Azazelem się gra najbezpieczniej. Przez właśnie latanie, brimstone'a i pełne innych efektów. Natomiast jeśli chodzi o inne postacie, to mogę osobiście powiedzieć, że Lost jest na pewno najgorszy z podstawowych. Ale tu akurat dużo nie trzeba dodawać, bo chyba każdy, kto zna Losta, to będzie wiedział, o co chodzi i dlaczego tak jest. Natomiast... Tak... A to naprawdę ciężko jest przegrać, dopóki się nie robi jakichś tam większych wyczynów. O, nie wierzę, tak głupio dostać wrażenia. Dobra, czyli Caves też nie będzie, czyli będzie Spelunker Boya. Smutne. No ale trudno, niech się dzieje wola. Nie, razem się zawsze wtedy trzeba, jak to kiedyś. Chyba to mówił Rejent z zemsty. Ja. Więc dobra. Po prostu nie będzie, trudno, ale... No, ważne, że jeszcze żyjemy, nawet jeśli to jest tylko na 3 Blackheartach. Ważne, że żyjemy. I co my tu mamy? Może Crawl Space. Mówię szczerze, jeśli to jest Crawl Space, na pewno skorzystam, jeśli jednak to jest skipnięcie bossa, to nie dzięki. I mamy Crawl Space'a, dobra, przygotujmy się na jakiś atak, bo na pewno tu będą wrogowie. Okej, okay, udało się i mamy tutaj Mam's Eye. Fajne. Im większe szczęście, tym większe szanse na to, że z tym naszej głowy będą wypadać pociski. Czasem będzie to się działo, czasem nie.
Okej, dobra. A może za każdym razem to się będzie działo? Nie, widzicie, nie za każdym. Po prostu byliśmy bardzo fartowni na początku. Więc tak. Ho, jeszcze Lil Loki, czy jakoś tak. Kolejny koleżka, z którego możemy korzystać. Jeśli nie mylę, on będzie strzelał swoimi pociskami w cztery strony świata podstawowe, że tak nazwę, czym tak na krzyża. Tak, four-way buddy, Lil Loki. Super. O, szczerze, podejście zaczyna się robić niezłe. Nie jest to oczywiście nic, co bym pomogło stwierdzić, że tak, to jest podejście, na którym, nie wiem, no mógłbym spróbować szukać system i polecieć na Lamba do Dark Rooma już teraz. To nie, brakuje tu za dużo jeszcze takich metod bezpieczeństwa, że tak to nazwę, żebym się poczuł gotowy na to. Głównie HP-ków. Nie wierzę, pierdnął na mnie, też dostałem obrażenia. Ale tak, tylko kwestia tego, że ja nieostrożnie gram. Okej, mamy Angel Rooma. Fajnie. Jedne co to trochę szkoda, że jeszcze nie mamy odblokowanej sekwencji, która pozwala bezpośrednio wysadzać posągi, żeby dostawać te kawałki klucza. Ale dobra. I teraz w sumie, jeśli bym czuł się odważnie, mógłbym spróbować, jeśli byśmy znaleźli self-sacrifice rooma, jak to teraz zwykle nazywać, czyli ogólnie sacrifice rooma, to moglibyśmy spróbować dostać się właśnie do dark rooma, to tak po prostu, patrząc na to, że tak. To co po prostu mamy pozwoli nam w nieskończoność prawie, że się tam działać o to. I w sumie to nawet mamy self-sacrifice rooma. Ale nie będę aż tak ryzykował. Idziemy po prostu dalej. Na spokojnie. I tak, Dice Room, nie? 10 minuta, dobra. Okej. W arcade'zie są te Blood Donation Machiny. Fajna sprawa. Z chęcią sobie nie pograł, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie mam czerwonych serców, a tracenie soul heartów to jest najgorsze, co może być dla mnie. Powiecie, czerwone serce łatwo odzyskać. Zawsze te miejsce na serce zostaje i tak dalej, ale w przypadku soul hearta, jak zniknie, to spora szansa, że znikną na dobre. Jeśli jesteście kiepskim graczem, a pamiętajcie, że ja tu jestem tutaj noobem, lamą i w ogóle wszystko, co da się określić. I w sumie tak. Nawet nie myślę o tym wszystkim, nie zaglądam do curse roomów. To z tego, że to kosztuje tylko pół serduszka. Tak samo też zapominam o graniu tych secret roomów. Ja po prostu jestem prawdę nie ogar lama i tak dalej. Ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim. Może kiedyś zmądrzeję. A więcej curse roomów? Nie. Płacimy po prostu te pieniądze, chociaż tak do 40. Mam nadzieję, że się nie zatnie maszyna. Okej, wysadźmy jego. Ten, bo dla tych, którzy nie wiedzą, wysadzanie go daje dodatkowe szanse i dobra. Jako, że tutaj wpłacanie zwiększa szanse na pokoje anielskie, zmniejsza szanse na diabelskie, co ja. Płacimy jeszcze trochę. I dobra, tu wyłączam, nie przejmując się niczym, idziemy tutaj. O, sulfuric acid. Sulfuric acid, no. Patrzcie na ten, po prostu każdy nasz każde nasze płynięcie ma teraz szansę po prostu rozwalać kamienie i odkrywać sekretne pokoje. Idealnie kombuje się z tym, co mówiłem, że nie szukam tych pokoi. Więc teraz mógłbym zacząć w sumie. Ale to tylko jeśli będę czuł jakoś tak, że wyjątkowo gdzieś może być. Dopóki nie będę tak jakoś super tego czuł, to nie ma chyba co marnować czasu. W szczególności, że mam jeszcze 8 minut na przejście depsów. Chyba to są depsy, oryginalne modrze nekropolia. Nie, depsy. Tak. Jestem pewien, że to są depsy, patrząc na to, że tak. Jeden Andok sugeruje, że oryginalnie są depsy, ale dobra, mniejsza. I Gerdy, stary znajomy! Jak tym kiedyś nie dostaliśmy obrażeń. Abyś to teraz też nie zmieniło. W szczególności z wrażeniami pokroju 8.4, no to byłby wstyd otrzymać tutaj obrażenia. Okej, dwa są karty. Zmniejszenie rozmiaru i speed up, oczywiście. Piguł dalej nie żremy. I czy znaleźliśmy tutaj wszystko? Chyba tak, więc jedne co zobaczymy przy tej może. Albo tutaj nie ma, albo po prostu nie trafiłem, ale dobra, mniejsza, nie będę marnował czasu. Bo jak mówiłem, chciałem spróbować tego boss rusha zrobić, żeby mieć jak najwięcej osiągnięć.
Więc tak, aha. Pokoja nie dostałem niestety. Co, nie ukrywajmy, jest smutne. Ale też niespodziewane, dobra. Mamy 12 bomb, to mogę teraz tutaj ponownie. I tak, definitywnie, jeśli bym miał okazję teraz, jak tak patrzę na to HP, jeśli uda mi się tak je zachować, to pójście na Diaboła albo Isaaca po sercu mamuśki. Wydaje mi się, że mógłbym zrobić, wiecie, żeby może jeszcze przed tym, przed Eclipse'em mieć już negatywa albo Polaroida. Więc tak, mogę zaryzykować. Ale jak już mówiłem, mimo tego, że... Dostałem wrażenie, czy nie? A, nie wiem. Wtedy nie, nie wiem, czy wtedy dostałem, czyli dostałem trochę źle z płuczki użyłem. Więc tak, Dark Boya też nie będzie, bo tu był Dark Boy. Chyba jakoś tak. Ale mniejsza. Więc dobra. A, dobra, dobra, dobra. Tym razem tu wleziemy. I tak, gdybym był prosem, bym tutaj miał wejść, nie trzymając wrażeń. Ale nie jestem prosem, wolę wystawiać ogniska. I z moich wszystkich pięknych serc zostało już tylko tu. To znowu sugeruję, że może lepiej nie myśleć za dużo o czymś ponad Eclipse. Chociaż w sumie mam skart, bo to jeszcze mam chyba serduch. Tak, no definitywnie mam serduch, jako że to jest drugie podejście na łąbę nawet. Tak. Dobra, nie przejmujmy się tym pokojem. Tutaj musimy wychwycić czarnucha. I tak wiem, że brzmi to trochę. No nie szczególnie, ale. No, co się będę tłumaczył. Wiecie, o co chodzi. Oczywiście dostałem wrażenie znowu w głupi sposób i. Dobra, chodźmy na bossa, później zobaczymy, co będzie w item roomie. O, gate. To chyba był gate. Tak, tak, mo to był to takie krągłe zwykłe, to jest gate. Oczywiście otrzymuję obrażenia w bardzo głupi sposób. Nie kontroluję, co się dzieje. Bo jestem idiotą, głupkiem i lamą. Ale tak i... Hap, hap. Dobra. Teraz mogę zajrzeć, co tutaj jest przynajmniej. Depakt i... A, szkoda byłoby teraz nie wziąć. Ryzykowne. A proszę, odzyskujemy. I to też wezmę, depakt. To wszystko są bardzo dobre rzeczy. Miało być anioły, zaryzykowałem i ziemię podjebały, no. Standardzik. Po prostu standardzik. Chociaż nie ukrywam, anioły też już wystarczająco dużo dobrego zrobiłem, więc te... Jakby takie dobre przedmioty, to też żal byłoby naprawdę nie brać. Wrażenia rzędu 10 na Big Stone, no. Wiem, że został osłabiony wraz z Repentensem, ale... To nie zmienia faktu, że nadal to są potężne obrażenia. Czymś takim to może nawet bym się nie powstydził polować na Delirium. Tak. Oczywiście prawdopodobnie tak by to się skończyło śmiercią, bo po prostu kolejny powtarzam, ja nie ogarniam i pewnie nawet dojścia do Delirium bym nie miał. Będę chciała pokonać Hasha, a Hash, no. Moim zdaniem Hash jest trudniejszy od Delirium. Chociaż to głównie przez takie kwestie jak to, że nie potrafię ustać przy jego niektórych atakach, które naprawdę bez poruszania się można łatwo uniknąć. Ale ja oczywiście zaczynam panikować i dlatego się ruszam. I ataki mi trafiają i całem potem ginę. Samego Delirium to pokonał się samo. Ciężko mi powiedzieć. Nie umiem formy prawidłowe. Fajne. Jest więcej tearsapów, chociaż mam maksymalne tearsy i tutaj nie ma, szkoda. Liczyłem wyciągnąć sekretny pokój. I chciwiec, czyli grid. Przy czym tak, wiem, że chciwość, ale ja na niego zawsze mam chciwiec, tak? Nie zmi... Serio, wlazłem w przeciwnika. A, jestem ślepy dzisiaj. I raczej nie zmienicie tego w moim podejściu, jeśli o to chodzi. Nigdy nie przestanę wołać na niego chciwiec. Jakoś tak naprawdę dawno to wlazło i tyle. Nie. Tam tego nie chcę, tutaj może być sekretny pokój. Nie ma, oczywiście. Musiałem wyjść na idiotę, który nie umie ich szukać. Dobra. I mimo tego, że otrzymuję obrażenia w głupie sposoby, to widzę, że co? Jakoś udało się odbudować nasz zapas Soul Heartów. 2,5 minuty na pokonanie mamuśki. Oj, nie wiem, czy się uda w takim wypadku boss rusha zrobić. Ale nie martwcie się, będę próbował. Można nawet kosztem item rooma. Po prostu wydaje mi się, że boss rush na nam. Nie wierzę.
Nie wiem, ja nie wierzę w swoje możliwości. Ale wracając, w moim mniemaniu uda nam w sumie więcej niż item room, jeśli go przeżyjemy. Jeśli byśmy jednak mieli nie przeżyć, to... O, stracimy na tym mocno. Niestety, jest spora szansa, żebym go nie przeszedł. No wcześniej czy później muszę to zrobić, więc co? Po prostu nie ma czasu na marudzenie i zwlekanie. Musimy szybko po prostu działać, może się uda. Przy czym jest spora szansa, że się uda, w sumie patrząc na to, że dopiero taki czas, a Dreamstone prawie 11 obrażeń. Tym rumach nie będę musiał skipować. Więc tak, przynajmniej nie będę płakał, jeśli nie zdążę, że nic nie dostał. I Libra. Najgorsze, co może być, szczerze, poniekąd. Ale tak. Ja to biorę, czemu nie. Teraz mam dużo słabszego, ale to bardzo szybkiego, po prostu mogę nim spamić, więc moim zdaniem to była dobra wymiana. Okej. Zresztą teraz wszystkie stat-upy będą dużo słabsze i... Nie. Odblokowaliśmy Skullbaga, fajnie. Postam chociaż tak do... 50, Death Option. Okej. I mógł mi wziąć Champion Belt, ale to powoduje, że jest więcej czempionów, a... Statystyki, które byśmy dostali, to teraz tak będą wyrównane, więc nie jest najlepsze. Dobra, chodźcie, rąd się. Nie, boss prędzej będzie tutaj. Ej, dobra. I tak. W sumie ten bonus do zasięgu też jest dobry. Może wart uwagi. Chyba mniejsza z tym. Mamuśka, tak. Oczywiście. Oczywiście, że trzymam obrażenie, bo jakby inaczej. I niestety, nie zdążyliśmy na boss rusha. Pewnie gdybym ostrożniej grał i nie wziął Libry i inne rzeczy, to może byśmy mieli szansę większe zdążyć, ale tutaj niestety moje obrażenie było tym razem za małe, żeby z tym wszystkim poradzić, więc tak. Okej. Okay. Ale dobra, najważniejsze, że nie zginęliśmy na nodze matki. Teraz tak, pudło, rzeczy. Dostaliśmy tutaj coś fajnego. Judgment, nie. Jest Caesar, Caesars, może być. Zobaczymy, co tutaj jest. Liczyłem na jakieś black cardy, no niestety. Niestety. Dobra. No to idziemy. Teraz trzeba być naprawdę ostrożnym, mamy tylko 5 życia. Niektórzy tutaj się otrzymają już je obrażenia podwójnie. Jesteśmy strasznie wolni. I co niestety najgorsze, mamy bardzo niskie obrażenia. Więc tak, spora szansa, że tutaj padnę w jakiś głupi sposób. I tyle by było z SSR. Ale nie ma tak łatwo. Ja się tak szybko nie poddam. Ja będę próbował nadal. Nie zginąć. Miejmy nadzieję, że mi się to uda. O nie, oczki! Najgorsza rzecz, jaka istnieje. Oczywiście. Na pewno mi nie się to uda. Na pewno. Nie. Niestety. Podjąłem głupą decyzję. Zapominając o tym, że Libra w sumie jest bardziej problemem niż pomocą. Bo balansuje wszystkie statystyki non-stop. Chociaż co, ja muszę przyznać głównie co, nie spodziewałem się, że aż tak mi obniży obrażenia. Wiedziałem, że mam 10 coś i myślałem, że po prostu jak będzie obniżać, to daj mi na to obniżę jakieś tam... Chociaż do tych 6, ale nie, że aż do 4. Ale tak, moja wina, przeze mnie teraz stracimy Azazela prawdopodobnie. I w sumie jak są jakieś ciężkie pokoje... Powinienem używać skończki, a nie próbować na siłę z nimi walczyć. Byłoby dużo bezpieczniej. I tak. No, dobra. Spokojnie, mamy bossa.
nie ma co chodzić po piętrze. I tak dużo ryzykujemy, to nie ma co jeszcze bardziej ryzykować. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Zaraz się zacznie panika. Zaraz się zacznie panika. O nie, 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 spokojnie, spokojnie, to jest na kluczu. Jeszcze żyjesz. Mr. Dolly, może on mnie uratuje? Mr. Dolly zawsze trochę podratuje. I te niewielkie setupy do wszystkiego. Bad PhD, czy false PhD, czy nie. Ale dzięki, diabeł. Dzięki. Szczerze, mnie tutaj wspomogłeś w mojej krucjacie przeciwko serduchu. Dosyć dobrze. Więc tak. Salon gier. Może to być głupie, ale będę grał zarówno na żebraczku, jak i na maszynce. No i tak nic mi nie każe się śpieszyć, a może uda się wygrać jakimś tym porządny przedmiot czy coś. Oczywiście na maszynie do życia nie. Bo to byłaby głupota, mając tylko soul hearty. No i black hearty, tam w sumie głównie black hearty, ale... No dla mnie black heart, soul heart to jest w sumie to samo. Wiem, że black heart jest trochę lepszy przez ten swój delikatny efekt, podobny do Necronomicona. Ale powiedzmy sobie szczerze, czy kogokolwiek interesowała ta różnica, w sensie, no... Nie wiem, oby moje black heart nie zostały rozwalone, niech niszczy mi soul heart coś. Nie sądzę. Przynajmniej ja się z tymi spotkam, ja po prostu naprawdę. Co widziałem kogokolwiek z tym wszystkim, co zawsze było, że no, Soul Heart, Black Heart w sumie tak samo był traktowany. Może są jakieś wyjątkowe sytuacje, jak na przykład kiedy masz Missing Page'a 2 i tak dalej, i inne tak, podobne przedmioty, chyba Missing Page'a 1 też, czyli zwykłego. Może Mysterious Papers poniekąd, ale no, w takim zwykłym podejściu to raczej nie ma znaczenia, jakie serducho. Ważne, żeby po prostu serducho było. Dobra, kolejny tutaj są bardzo wysadzenie maszyny od krwi. Ciekawe, jak długo można na nim grać. Sobie tak nie sprawdzam. Aż obstawę, że dopóki go nie wysadzę, to on tu będzie siedział. Dobra, starczy tego. Wiem, że mógłbym grać dłużej, bo w sumie i tak nic nie zrobię z tymi monetami. Dobra, to było głupie. Bardzo nawet, ale... A powiedzmy, że nie chcę się po prostu tak marnować czasu. Nie ma tu nic więcej, okej. Jest dosyć wredny pokój, więc pozwólcie, że go spasuję. I wiem, że mogłem spłuczki użyć, ale... No ja nie myślę. Jest tak. Tym razem byłem mądrzejszy i przypomniałem sobie o spłuczce, dobra. A tutaj mamy niegroźne muchy. Obstawiam, że coś jeszcze będzie. To nie może być takie proste? O proszę. Jednak było już takie proste. A, dobra. I szczerze powiedziawszy, jeszcze tak tylko dodam. W tym momencie, kiedy już widzę jaka jest sytuacja, mamy znowu dużo życia. Niektórzy mogą powiedzieć, że sytuacja jest opanowana i powinienem próbować. Ja jednak zagram tu bezpiecznie i... Mimo wszystko nie pójdziemy na... Diaboła. Ja wiem, że mamy to coś tam w sumie, jak zostanie nam... A nie, nie możemy tego teraz aktywować w sumie. Musielibyśmy mieć połówkę Soul Hearta. Żeby to się udało. Połówek chyba nawet nie możemy dostawać w sumie. Jeśli się nie mylę, to chyba za restowanie ileś razy, czy tam za kilka podejść. Nie, nie wiem za co się ogólnie się odblokowuje połówki subhartów. Nie, jeśli tak szczerze kojarzę, to było chyba za właśnie samo w sobie restowanie podejścia. Jako, że tutaj nie wolno restować podejść według reguł tego challenge'a. To tak. To tutaj po prostu to się nie wydarzy. A teraz patrzcie na piękną kolejną rzecz, którą udało mi się zrobić. Mamy po prostu nieskończone bomby. W tym momencie, jako że możemy go wysadzać. A mamy safety scissors. Czym scissors w sumie nie scissors? Co powoduje, że wszystkie trolki zmienią się w zwykłe bomby. Więc tak. Chyba sobie 99 bomb bez konkretnego celu. Albo dobra, wiecie co, i tak ich nie będę używał, znając mnie. Więc po prostu dańmy mu ile wylezie i może dostaniemy jakiegoś fajnego przedmiocika. Scatter bombs. A dobra, nie jest najgorzej. Może bezpośrednio na walce z serduchem by się to przydało. Jeśli bym bezpiecznie tego używał, w sumie te bomby mogą mnie też trafić. W sumie by mnie pokrzywdzić. A powiedzmy, że jeśli bym ostrożnie je rozstawiał, to jest spora szansa, że może dzięki temu by się udało wygrać nawet.
Cyk. Może. Kurde, na przykład jest dobra okazja na scatter bombsy. Dobra. Lil Dumpy sobie poradził z tym, co jest zaskakujące. Bo nie ukrywam w moim mniemaniu. Musiała być Ronsia po prostu, musiała. O, dwie Ronsie nawet. Dobra. W moim mniemaniu Lil Dumpy jest troszkę przyjemnym, ale nie jest szczególnie mocnym. No, tutaj proszę. Udowodnił swoją przydatność nawet bardziej niż bym się spodziewał. Uwaga, scatter bombsy. Jakimś tutaj mnie nie trafiły, więc jest dobrze. I okej, okay, sterta pająków, które będą mnie wspierać. A, oczywiście, muszę się musiała zginąć. Ale tak. Mamy to. Zaczynam walkę. Od razu zrobię tak, żeby sobie ułatwić życie, usuwając oczka w większości przypadków. I dobra, bomba. I tak, taka bomba robi temu serduchu więcej niż ja bym zrobił. Oczywiście, że trzymam tu wrażenia. Nie jestem aż tak dobry, przygotowany na to. No! O, chaos! Chaos się dzieje! Chaos! Było blisko, jakbym zginął. Jezu, jaka ze mnie lama, nie ogarnij w ogóle. Dobra, udało się. Definitywnie teraz nie idę na diabła. Nie ma co ryzykować, ale dobra, udało nam się. Nie straciłem Azazela i w ogóle hat-trick, czy jakieś... W ogóle to ciekawym achievementa, nie wiem za co. Bo szczerze, naprawdę, bo dostałem achievementa. To jest takie zaskakujące, bo w sumie... Oj. Bo w sumie... Mówiąc szczerze, właśnie... No jakby to nie wytłumaczyć, no... Po prostu nie wiem, za co to mógłby być, bo wszystko, co ma to było zrobić, to już zrobiłem. Ace of Clubs? Ile? Za co się zostawało Ace of Clubs? Pozwólcie, że sobie w ogóle skojarzę, bo... Bo właśnie, mówiąc szczerze, nie wiem nawet, za co było to i... Ace of Clubs. A, no tak, ja jestem idiotą. Przecież to było za Winstreak. No tak, Winstreak trójkę mamy. No z pierwszej, jak widzicie, na moim koncie nigdy takiego Winstreaka nie miałem. Więc tak, no, wielki sukces i cóż, no. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo wam za uwagę i za to, że w ogóle mi się udało. I tak, następne podejście, powiem szczerze, nie wiem, jakie będzie. Czy to będzie Ifka, Lazarus, Eden. A nie, w ogóle, jaki będzie mój cel. Ale tak. Ja jestem bardzo zadowolony i tak. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To było na tyle w tym momencie, a ja pomału znikam i sobie rozegram jakiegoś kolejnego challenge'a, więc to było naprawdę na tyle i do zobaczenia, trzymajcie się, hej hej!